No i witam w kolejnym replayu, tak jak obiecywałem, że nagram dwa replaye. Wcześniejszy może nie był zbyt długi, ale za to myślę, że fajny. Tym razem spotkam się na mapie Shakura z Plateau i mam już innych graczy. A w jednym, w lewym, górnym narożniku, znany i w większości lubiany, ATN Dark Force. Bardzo dobry zerk. W prawym górnym rogu mamy zielonego Protosa, to jest Akro. Mam nadzieję, że dobrze mówię jego imię, ponieważ no, nie słyszałem nigdy o nim więcej. Jak wcześniej mówiłem, mapa Shakura z Plateau. Panowie zespawnowali się na górze mapy. Tak samo dlatego Zed wysyła w to miejsce swojego Overlorda. Mamy takie, można powiedzieć, takie klasyczne PVZ, czyli dwóch odwiecznych wrogów. W ogóle w kampanii, w historii StarCrafta, bo wiadomo, że największymi wrogami Protosów są Zergi, nie Terranie, tylko Zergi, tak samo Zergów Protosi, że Terranie trochę odchodzą na dalszy plan. Tak, gracz o imieniu Akro, może ja tak powłączam, gracz o imieniu Akro już odnalazł swojego przeciwnika, zaraz Dark Force zrobi to samo. Tak, i mamy pierwszy gaz i spawning pool. No, druga minuta spawning pool. No, może być coś szybkiego. Za chwilę mogą być królowa, parę zerglingów i roacze. No, zobaczymy. Dark Force już za chwilę odkryje swojego przeciwnika. Tak, już go widzi. Tak, już widzi swojego przeciwnika. I widzi, że... nie widzi jeszcze, ponieważ to nie doleciał, że budował się Gateway i za chwilę będzie się budował Cybernetic Score. Tak, tutaj probka wysłana na patrolowanie, żeby przeszkodzić Zergowi w budowaniu wczesnej ekspansji, w ogóle ogólnie ekspansji. Dlatego, chociaż ta probka raczej to nie spełni swojego zadania, ponieważ owy Zerg robi armię, a nie chce się bawić w żadne ekspansje. Tak, no zobaczymy jakoś tak dziwnie. Ekspansje. Dobra. Nie wiem, jak wam się to podoba, to napiszcie. Jak wam się to nie podoba, to też napiszcie, że wam się to nie podoba. Dobra, jedziemy. Co tam się dzieje u Protoss Cybernetics, skoro kończy się budować Protoss już na dwóch asymilatorach. Probków mamy tutaj 2, 4, 6, 8, przecież zapomniałem, że tutaj zawsze 8, 16, 15 probków do 15 probków do 16 dronów Zerga. No i ekspansja, wyczekiwana ekspansja Zerga. Tutaj jeden zergling za chwilę podbiegnie, sprawdzi co tu się dzieje, o Zelot, a co dalej, co dalej? Twilight Council! O, Twilight Council! Że będzie coś ciekawego. Albo będą Charge Loty, albo Blink Stalkery. No, zobaczymy na co zdecyduje się nasz oto Protoss o nazwie Akro. Co on wymyśli przeciwko wielkiemu Dark Force. Tak, Twilight Council wbudowany. I nic na razie z tym to Twilight Council. Niech to zostanie. Tak, zerglingi już na upgradzie speedu, a tu nie będą ani Charge Loty, ani Blinkstalkery, tylko będą Dark Templary. Czyli, że chcę, zrobić taką magłą, wbijamy się do bazy przeciwnika, on nie wie co się dzieje, o co b, a tu nagle nie ma połowy dronek. Zobaczymy jak to wyjdzie naszemu Akro. Ten Overlord musi zostać zniszczony, żeby nie zobaczył tego Dark Shrine'a. Tutaj ten Stalker powinien zostać tutaj ustawiony, żeby odgonić tego Overlorda. Kolejne dwa gateway'e, które niedługo zostaną przemienione w Warpgate Technology. Tak, już nie Warpgate Technology, Warpgate Technology właśnie się skończył budować, a tutaj jest Warpgate. Fajnie sobie stanął tutaj ten zerglink, tak stanął i niby nigdy nic, jak nigdy nigdy nic. Kolejny pylon budowany, Dark Shrine już się skończyło praktycznie budować. O, tutaj ten Overlord niebezpiecznie wisi. Mamy już tutaj gateway przemieniane w warp gatey.
I gdzie my mamy? Mam tutaj jakiegoś proxy pylona? Mam tutaj dwa Dark Templary budowane przez Akro, ale Dimaga nie wiem, albo zobaczył. Nie mógł nasze widzieć. Jednostki są atakowane. Nie mógł widzieć. Czy że to będzie totalny fail ze strony Akro, który wybudował Dark Templary, ale on ma już spore crawlery tutaj. Czyli że no totalny fail ze strony Akro. No widać, że nie jest tak utytułowanym graczem jak nasz oto Dark Force. Tak, widać, że nasz mistrz, nasz bardzo znany kolega Dark Force idzie w same zerglingi, czyli że no będzie coś się działo. Mamy tutaj te dwa Dark Templary przemienione w Archonta, który jest bardzo dobry przeciwko zerglingom. O ile pamiętam, to tylko to jeden strzał, zaraz sprawdzimy. Obrażenia przeciwko biologiczna 35, a takie o zerglingi mają ile? 35, że jeden strzał od Archonta i po zerglingu. Mamy tutaj tak samo Zelotę, Stalkera, mamy Proxy Pylona. Mam kolejne dwa Dark Templary, które się zmieniają w Archonta, że będziemy już trzy Archonty, że ten taki Dark Shrine to bardziej na Archonty niż na Dark Templary. Mamy tutaj taką w miarę większą armię Protosa, właśnie wchodzi tutaj tymi Archontami, ale tutaj są te Spine Crawlery, które niszczą, powoli niszczą, powinien się trochę wycofać Protas, ponieważ zostaje niszczony. Tak, tak ta armia zostaje niszczona. Dark Force stawia same znaki zapytania, że co on zrobił? Że mając taką małą armię, zaatakował Protos Zerga, który wiadomo, że zawsze ma większą na początku armię niż owy Protos. Musiałem się napić herbatki. Chociaż nie wiem po co. No to kończymy ten już replay. Porażka nieutytułowanego gracza przeciwko utytułowanemu graczowi, tak jak w moim poprzednim replayu było. Czyli no to do zobaczenia, do usłyszenia i pamiętajcie, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, oglądajcie inne mecze. No i inne filmy z innych serii. Na razie, cześć.